Spektakl jest o obrzydliwości mediów. I to jest jakby najkrótsza reklama tego spektaklu. Warto, że tak powiem, skonfrontować swoje wyobrażenie na temat talk show z tym, co się może wydarzyć u nas na scenie. Spotkały się tu różne kolory muzyczne, czyli spotkali się i śpiewacy operowi, śpiewacy musicalowi, i aktorzy, i tancerze, i ludzie związani z piosenką, ze stradą, tacy jak ja. A na samym końcu stwierdziliśmy, że wszystko jest to samo, że wszystko jednak to jest muzyka, że wszystko to jednak to jest teatr. Myślę, że nie warto byłoby podejmować tak wielkiej pracy, tyle sobie trudu zadawać, żebyśmy nie wierzyli w to, że przy pomocy takiego dzieła jesteśmy w stanie sensownie opowiedzieć o rzeczywistości, jakkolwiek ona nie była bolesna, jakkolwiek ona się nie stanie bolesna w ciągu najbliższego czasu. Bójcia, może będzie bójka, bójek będzie mnóstwo, ty dzięki duchu. Ja kiedy widziałem to przedstawienie na żywo na festiwalu w Edynburgu, mój mózg został przekręcony przez maszynkę i po prostu chciałem uciec do lasu, bawić się ze zwierzętami i nie włączać telewizora. Śpiewa szczerze. Śpiewa szczerze. I owija w bawełnę.